Halo, z tej strony Pedro i czy zastanawialiście się kiedyś, jak będzie wyglądał ostatni update, ostatnia aktualizacja w Pet Simulator X? Jeżeli nie, to dzisiaj wam to zaprezentuję i dzisiaj wam to pokażę, dlatego naprawdę zachęcam do oglądania całego tego odcinka. A i dodam tylko, że nie chodzi mi tutaj o taki update kończący, że na przykład zostanie wprowadzone tylko i wyłącznie kilka poprawek, tylko naprawdę ostatni świat, ostatnie jajka, jak to wszystko powinno się pozmieniać. A dzisiaj do wygrania będzie mój ostatni Star for Dragon totalnie za darmo, ale musisz oglądać odcinek do samego końca, żeby wiedzieć, jak go wygrać. Standardowo zachęcam do zostawienia subskrypcji i łapki w górę, bo to naprawdę mega mocno pomaga. I jeszcze tylko chciałbym powiedzieć, że wszystkie zmiany, które wam dzisiaj pokażę, powinny zostać wprowadzone na jakimś nowym świecie, tylko dla osób, które przeszły całego Pet Simulator X-a, ze względu na to, żeby nie psuć gry nowym graczom, którzy na przykład za rok czy za dwa lata na przykład chcieliby sobie wejść i zagrać. Dzięki takiemu rozwiązaniu wszyscy będą naprawdę mega mocno zadowoleni. A mówimy o ostatnim update'cie ze względu na to, że Pet Simulator X, jak pewnie już bardzo dobrze wiecie, no niestety przeżywa swoje ostatnie chwile, tak mi się przynajmniej wydaje, i już nic jakiegoś szczególnego nie zostanie tutaj wprowadzone. A dzięki temu Preston będzie mógł naprawdę utrzymać tutaj mega, ale to mega dużo graczy, żeby jeszcze weszli po raz ostatni raz i się z tą grą na dobre pożegnali. Dobra, to już wam pokazuję, o co mi chodzi. No i jesteśmy na Cool Simulator, który może nam przesłużyć jako ostatni update w Pet Simulator X, i taki właśnie świat powinien zostać dodany dla wszystkich osób, które już po prostu skończyły tą grę. Co się nam pierwsze rzuca w oczy, to w lewym dolnym rogu, jak widzicie, mamy coś takiego i to jest znaczek, który oznacza, że mamy razy 500 laki, co za tym idzie, dużo łatwiej jest wydropić po prostu dużo lepsze zwierzaki. Dodatkowo mamy różnego rodzaju jajka, w których są jakieś dziwne kciuczkaty do wydropienia na 0,01% i tutaj drugie jajko, które mamy jakiegoś gościa z Simpsonów, dlatego otwórzmy go sobie. 69420, to jest dosyć ikoniczna liczba i jak widzicie, Peter Griffin, oczywiście chyba z Simpsonów, chociaż w sumie to nie wiem, bo nie oglądałem. Jak widzicie, właśnie takie śmieszne pety powinny zostać dodane. A jak już byliśmy w naszym ekwipunku, to według mnie każdy pet, który jest dodany w Pet Simulator X, powinien dostać swoją wersję huge, żeby gracze mogli sobie wykolekcjonować jak najwięcej tych huge-katów. No to już by była to tak naprawdę coś szalonego. Merchanty, właśnie tak jak tutaj, jak na wszystkich Pet Simulator Z-ach i tak dalej, powinny zawierać w sobie huge pety, tylko że tutaj nie powinny być oczywiście gingerbready, bo jakbyśmy nie mieli, tylko po prostu jakieś zwykłe coiny, diamenty, żeśmy mogli sobie po prostu kupować te zwierzaki, no bo to o to już chodzi na sam koniec gry w Pet Simulator X, na takim właśnie świecie, żeby po prostu wszystko było za darmo. W każdym jajku tutaj, jak widzicie, są różnego rodzaju huge pety i może tutaj nie być tych huge'ów, które musieliśmy kupować tylko i wyłącznie za prawdziwe pieniądze ze sklepu bądź zabawek. Okej, tych nie musi być, ale całą resztę bardzo fajnie by było, jakby właśnie Preston dodał. Oczywiście o Infinity Pets Equipped chyba nie muszę mówić, bo to musi być na takim ostatnim update'cie, żeby gracze mogli psuć tą grę, żeby mogli się nią bawić jeszcze przez te ostatnie chwile. Coś w stylu Mythical Egga też powinno zostać wprowadzone, bo jak widzicie, możemy go sobie odebrać za darmo i dostajemy huge wyvernę. Naprawdę, zobaczcie, huge wyvern of Hades. Naprawdę, to jest mega cudowny pet. Zobaczcie, jak on wygląda, jak on się tutaj prezentuje. Jak gram w tą wersję gry, to już naprawdę się mega mocno uśmiecham, a co dopiero, jeżeli by to był normalny Pet Simulator. Zobaczmy, jak wyglądał penning takiego zwykłego jajka na razy 500 laki i co nam tutaj wyleci. I jak widzicie, lecą nam jakieś ekskluzywy. No normalnie w każdym jajku będą nam leciały ekskluzywy. No zobaczcie, tak naprawdę, dobra, tutaj mogliśmy zeskipować, tutaj te procenty jakoś nie były mega, ale to mega przychylne nam, ale spokojnie, otwórzmy jeszcze raz to jajko i tego się nie da skipnąć i zobaczcie, i lecą nam dosłownie ekskluzywy. No naprawdę jest to coś pięknego. W tych giftach też powinny zostać pododawane ekskluzywy. Mamy nawet jajko za gemy, więc w sumie je sobie otwórzmy, ponieważ na stanie stać i zobaczymy, co tutaj ciekawego dostaniemy. Kurde, chocolate snowman, no szkoda, ale możemy otworzyć sobie jeszcze jedno takie jajko, bo to stać, bo w sumie czemu by nie. I mamy, kurde, chocolate dragona, ale fajne by były też takie pety. Żeby właśnie zostały wprowadzone po raz kolejny jakieś właśnie enchanty, które, albo upgrade'y, no w sumie to upgrade'y. O kurde, to jest naprawdę mega drogie, no ale dobra, nie ma z tym żadnego problemu. Naprawdę coś takiego powinno zostać wprowadzone do tej gierki, bo to po prostu, no zobaczcie, na przykład taki enchant jak OP Luck Egg, to przecież to powinno być w Pet Simulator X, no bo przecież to jest coś cudownego. Dodatkowa nowa maszyna, maszyna Ghost,
która po prostu pozwoliłaby nam robić coś ponad Dark Matter, bo jak wiecie, Dark Matter to jest ostatni poziom, jeżeli chodzi o pety w Pet Simulator X, a przydałoby się coś ponad. No i tutaj jest też coś super cudownego, mianowicie, żeby do maszyny można było wprowadzać swoje cute pety, żeby po prostu można było z nich robić, oczywiście, jak widzicie, pety Golden, Rainbow, Dark Matter i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to po prostu byłoby cudowne. Jakieś turbo mega OP kody, nie wiem, czy OMG kod tutaj działa? Tak, działa i mamy Dark Matter maszynę, która robi instant nam pety Dark Matter, co jest naprawdę bardzo, ale to bardzo kozackie. Ja bym na przykład bardzo chciał dostać właśnie tego typu rzeczy, że na przykład tam jest 100% szans na huge peta, a na jakiego to nawet nie wiemy, ale są tutaj naprawdę mega broken pety. Jak widzicie, Golden Huge Floppa. No dobra, to akurat nie był jakiś mega silny pet, ponieważ taki jest nawet w Pet Simulator X, on nie jest jakoś mega dużo warty, ale tutaj mamy Golden Huge Chest Mimika, a on już robi naprawdę ogromne wrażenie. Dodatkowo zobaczcie, jak to wygląda, te różnego rodzaju prezenty, które są tutaj właśnie tak porobione. No przecież i zobaczcie, w jakim tempie lecą tutaj te waluty, nie? Ja jestem na pierwszym świecie, a zobaczcie, jak te waluty mi lecą. Ja tak naprawdę mogę to sobie otwierać, otwierać, otwierać i otwierać. Oj, dostałem huge crown kata za to, że rozwalenie czegoś, o czym nawet nie wiem, co jest naprawdę mega, ale to mega super według mnie. I właśnie więcej powinno być takich broken, mega silnych zwierzaków, jak właśnie na przykład z tego jajka, ponieważ jak widzicie, to naprawdę mega pomaga w farmieniu i gracze by się tutaj po prostu bawili. Deski, jak widzicie, desek jest tutaj naprawdę mega, ale to mega duża ilość, nawet jakieś rook relay i tak dalej. No coś takiego, do czemu tego nie mam w Pet Simulator X, wytłumaczcie mi, bo ja nie mam pojęcia, ale zobaczcie, w jakim tempie tutaj można farmić. Dodatkowo chciałbym, żeby zostały zniesione limity, właśnie na przykład czy to gemów, czy to po prostu jakichś coinów, gingerbreadów i tak dalej, bo to naprawdę jest mega, ale to mega utrudnienie w Pet Simulator X. A jak widzicie, tutaj mamy 100 miliardów tak naprawdę tych pierników. A czy to komuś przeszkadza? No według mnie to nikomu by nie przeszkadzało. No ale no wiadomo, no Preston prawdopodobnie i tak tego nie wprowadzi. Zobaczcie, w jakim tempie się tu farmi gemy. Aj, fajnie było, jakby tutaj nie było trade'ów, serio. Tutaj by akurat mogło nie być trade'ów, ze względu na to, że to naprawdę by mega, 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 mega ułatwiło gry. A tego po prostu nie chcemy. No i mamy 100 miliardów gemów. Tak naprawdę zarobiłem sobie na tym świecie 100 miliardów gemów w chwilę. I teraz dzięki temu mogę sobie po prostu wszystko to otwierać. Oczywiście nie mówię tutaj o game passach, które według mnie na tym właśnie świecie specjalnym, tym, który miałby zakończyć Pet Simulator X-a, byłby po prostu według mnie za darmo i to by było naprawdę mega, ale to mega super, gdyby każde wszystkie game passy, wszystkie różnego rodzaju boosty były tutaj po prostu za darmo, no super by to było. I tutaj by akurat gracze nie namarudzili, że jest za dużo huge petów, że są zbyt broken pety, bo miałby to służyć właśnie do tego serwer, do tego świat i właśnie dlatego mówiłem, że to powinno wprowadzone zostać, ale tylko dla osób, które skończą normalnego Pet Simulator X-a, ponieważ to też by tak naprawdę proponowało tym właśnie początkującym graczom, kurde, skończę sobie tą grę, to naprawdę będę mógł się świetnie potem pobawić i to jest naprawdę według mnie coś superanckiego. Żeby też wszyscy gracze mogli dostać sobie oczywiście komendy, które mają admini, czyli na przykład flye, żeby sobie przejść i spojrzeć całą mapę od środka, jak to wszystko wyglądało przez ten ponad rok. Wow, huge chocolate agony, na niego chyba była mała szansa. A, 9%, to nie taka mała jednak. No i jak widzicie, po takim openingu moglibyśmy sobie tutaj przejść, na przykład zrobić takiego huge chocolate agonego z 4 czy tam 5, o, sukces na 88%, jak widzicie, poprzerabialibyśmy je tutaj swoje huge, a w ogóle tutaj na tym świecie można robić chyba te huge na dark battery, dlatego naprawdę jest to mega, ale to mega szalone, mega fajne. No jak widzicie, tutaj wszystko płynnie i super działa, wszystko sobie można poprzerabiać, to po prostu cudowny tryb. Tutaj mamy jakiś don't enter, no dobra, to wchodzimy tam. O kurde, zobaczcie, to mamy tutaj basementy, wow. Ej, co jest grane, jak stąd wyjść. I właśnie takie easter eggi też bardzo, to bardzo bym chciał, żeby po prostu zostały wprowadzone, bo to serio urozmaica gierkę, tylko ja muszę wyjść i wejść teraz z tej gry. A nie, przecież zapomniałem, że w Pet Simulator X istnieje coś takiego jak teleport i będę się mógł po prostu tam przenieść. No i żeby były wszystkie eventy, Christmas, Halloween, Pog i tak dalej, żeby tak naprawdę gracze mogli sobie też poprzypominać, jak to było na samym początku. Zobaczcie, serio da się robić pety na Rainbow i tak dalej, kurde, fail, dobra, będziemy próbowali
pogadali z każdym tym zwierzakiem. Może któregoś się odczuć. Tutaj będziemy mieli. Dobra, tą floppę jedziemy. 13%. To może się akurat coś uda. No proszę, no. No daj, daj, daj. Dobra, 29%. No musi się udać. Udało się. Jak widzicie, da się to zrobić. I tutaj mamy jeszcze zwykłego peta. Okej, 47% siadło. Tutaj będzie stówka, więc też siądzie. I naprawdę te zwierzaki są teraz mega, ale te mega potężne. I nawet są lucky boxy, których jeszcze nie ma w normalnym pet simulatorze. Ale tutaj już jak widzicie, one po prostu występują i jest to naprawdę, o, huge golden lightning bat. Ej, naprawdę kozacki dropik. Nie, no aż się chcę kupować tak szczerze nawet te pety. Tutaj mamy ghost peta, który ma 250 teon, nie jest jakieś mega dobre, ale jak widzicie, naprawdę chce się aż to po prostu kupować. No i teraz wejdźmy do sobie tego ruby świata, który właśnie też takie nowe światy powinny zostać wprowadzone. No i jak widzicie, jesteśmy tutaj cały czerwony świat i są tutaj tylko i wyłącznie gemy i zarabiamy jakąś nową walutę. A co możemy robić za tą nową walutę? Make ruby pets, czyli nie robimy chyba z ghostów w ogóle. Czyli tutaj nie dosyć, że jest jedno, to są dwa aż nowe poziomy, których nie ma w Pet Simulator X. Naprawdę, tu ja cię kręcę. Tylko z tego co widzę, to ta mapa jest jeszcze niedopracowana, ale jak widzicie, ma naprawdę mega, ale to mega duży potencjał na to, żeby po prostu być czymś świetnym. Tutaj możemy wejść? Nie, to jest w ogóle ten domek z normalnego Pet Sima. Tutaj to jest chyba bank z normalnego Pet Sima, a w sklepie jeszcze niestety nic nie ma, ale na pewno coś tutaj dodadzą. A żeby wygrać tego Starfall Dragona, musicie zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem na moim kanale, łapkę w górę pod tym odcinkiem, a w komentarzu napisać słowo ostatni update, w sumie to dwa słowa, oraz wasz nickname z Robloxa. A losowanie będzie za około 3 dni, dlatego naprawdę spieszcie się, bo mało czasu zostało. A dodatkowo w opisie macie link do mojego Discorda, gdzie rozdajemy pety, gemy i robuxy totalnie za darmo. I w opisie macie też link do mojej nowej gry, która jeszcze nie wystartowała, ale już teraz możecie dać jej faworytę. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, siemano, pa pa.